odcinku na macie przy herbacie. Ja mam na imię Kasia, jestem autorką bloga Trening na Bosaka. A w dzisiejszym odcinku chciałam zaprezentować Ci 5 książek, które... Powiem sobie teraz łyka. Które zainspirowały mnie do nieco innego myślenia o ruchu, o ćwiczeniach i o tym, jak to wszystko ma się do siebie. I te książki pozwoliły mi wprowadzić sporo zmian w moim życiu, w życiu mojej rodziny i też z troszeczkę innej perspektywy spojrzeć na to, czego tak naprawdę potrzebujemy właśnie do zdrowia i do takiej pełni życia. Także zacznę może od książki Katie Bowman, Move Your DNA. I ta książka to jest dosyć duża lektura. Książka jest po angielsku, nie ma jej na razie w języku polskim. Nie wiem, czy będzie tłumaczona. Jeżeli będzie, to pewnie dam Ci znać w moim newsletterze, na który możesz się zapisać. Link jest podany w opisie tego filmiku. Także ta książka jest naprawdę fajna pod tym względem, że jest w niej odwołanie do wielu badań naukowych, czyli to, co bardzo lubimy. I jest też spojrzenie na taką szerszą perspektywę, czyli Katie generalnie jest ambasadorką takiego podejścia, w którym patrzymy nie tylko na ćwiczenia, ale patrzymy w ogóle na ruch, ale też na środowisko, w którym żyjemy. Czyli tak naprawdę na wszystko, na podłoże, po którym chodzimy, jak wygląda nasze mieszkanie, co robimy najczęściej. W tej książce jest właśnie dużo na temat tego, jak nasze środowisko wtłacza nas w pewne ramy ruchowe i pewne zachowania takie ruchowe. Są tutaj też ćwiczenia, które oczywiście można sobie zrobić, ale myślę, że w tej książce cenne jest też to właśnie, że ona otwiera głowę na takie szersze myślenie o tym, jak żyjemy na co dzień, tak? I czego potrzebujemy, na co powinniśmy zwrócić uwagę, czego powinno być więcej w naszym życiu tak naprawdę, żeby to życie było właśnie pełniejsze, zdrowsze. Bo czasami właśnie te osoby, które nawet ćwiczą i prowadzą aktywny tryb życia, to często te ćwiczenia ograniczają się, nie wiem, do godziny, do półtorej godziny dziennie, a tak naprawdę poza tym tego ruchu nie ma wiele. Ale myślę, że to jest naprawdę książka godna polecenia. Także to jest książka właśnie w duchu ruchu naturalnego. Jest tutaj sporo ćwiczeń, jest sporo badań naukowych, jest sporo naprawdę cennych informacji. Bardzo polecam. Drugą książką, którą chciałam Ci pokazać, jest Movement Matters, tej samej autorki, też Katie Bowman. Jest tutaj też odwołanie do badań naukowych. Ta książka nie zawiera w sobie ćwiczeń. Jest to zbiór esejów i dla mnie ta książka była naprawdę bardzo... była dla mnie po prostu strzałem w dziesiątkę. I ta książka naprawdę dała mi taki fundament i utwierdziła mnie w tym, że to, nad czym się zastanawiam i to, o czym myślę, jest gdzieś tam właściwe. I to, że nie chodzi właśnie tylko o ćwiczenia, tylko to, jak my się ruszamy na co dzień, wpływa tak naprawdę nie tylko na nasze zdrowie, ale tak naprawdę na dobrostan całej społeczności, w której żyjemy i społeczności, które są gdzieś tam dalej od nas. Często ludzi na drugim końcu świata wpływa na nasze środowisko naturalne. Także ta książka dla mnie, obie te książki, dla mnie były tak jakby potwierdzeniem tego, że to wokół czego krąży moja głowa i moje myśli są gdzieś tam właściwe. Także jeżeli masz podobny sposób myślenia, zastanawiasz się troszeczkę więcej, głębiej nad tym właśnie, o co w tym wszystkim chodzi i tak naprawdę czy chodzi tylko o ćwiczenia, czy o ruch, jak to wszystko właśnie jest połączone, to w tych książkach myślę, że znajdziesz odpowiedź. Kolejną książką, która jest fajnym takim pomostem pomiędzy tymi książkami a kolejną, do której chciałabym przejść, jest Sapiens. Sapiens mam akurat w formie audiobooka na telefonie, ponieważ jest to obszerna książka, którą przy dwójce dzieci podejrzewam, że czytałabym chyba z rok. Nie no, żartuję, może nie rok, ale bardzo mnie ta książka wciągnęła i zależało mi na tym, żeby ją w miarę szybko poznać, jej treść. Dlatego właśnie słuchałam ją w formie audiobooka, bo gdzieś tam jest to forma
taka, która pozwala na robienie innych rzeczy, właśnie pozwala też na bycie w ruchu, czy gdzieś idziesz, czy właśnie robisz jakieś prace domowe, to właśnie takie formy książek słuchanych też są bardzo fajne. Ale do brzegu, mówiłam o Sapiensie, dla mnie Sapiens też był taką fajną książką, która dała mi do myślenia o tym, jak się ruszamy, jak żyjemy, dlatego że w Sapiensie autor na początku tłumaczy właśnie skąd wziął się nasz gatunek, tak jak wyewoluowaliśmy. I przyszły do mnie takie refleksje na temat tego właśnie, skoro jesteśmy biologicznie tak bardzo podobni, dlaczego żyjemy tak bardzo inaczej. I też pozwoliło mi to właśnie na wprowadzenie zmian w moim życiu, też na spojrzenie na niektóre aspekty nieco inaczej. I myślę, że Sapiens, szczególnie ten początek, w ogóle cała książka jest super i bardzo Ci polecam, właśnie jeżeli chodzi też o taki aspekt, podejrzewam, nad którym większość z nas gdzieś tam się pochyla i zastanawia, a taki skąd przyszliśmy, dokąd zmierzamy, dlaczego tu w ogóle jesteśmy. To myślę, że Sapiens, czyli krótka historia ludzkości, fajnie to przedstawia. Myślę, że te książki właśnie stanowią, w pewien sposób się jakoś uzupełniają, te trzy. Czwarta też do nich w pewien sposób nawiązuje. Też nie jest to książka stricte o ruchu. Ostatnie dziecko lasu, Richarda Louva. Tu jest też cała tona badań naukowych. Jeżeli jesteś fanem badań naukowych, to ta książka na pewno zaspokoi swoje żądze pod tym względem. Dla mnie ta książka była bardzo istotna i ważna, ponieważ już pracując gdzieś tam z ludźmi, często spotykając się właśnie z tym, co ich boli, co ich dotyka, z ich problemami, zastanawiałam się właśnie skąd to się wszystko bierze i czy za bardzo nie upraszczamy tego modelu, w którym chcemy to wszystko jakoś tak upchnąć w takich pudełkach, tak, że okej, tutaj są ćwiczenia fizyczne, tu jest zdrowa dieta i generalnie jak zrobimy taki miks tych dwóch rzeczy, to nam wyjdzie zdrowy człowiek. A okazuje się, że to nie do końca tak funkcjonuje. I właśnie w tej książce Ostatnie dziecko lasu autor przywołuje taki termin, którego chyba zresztą jest też autorem, jak deficyt natury. I okazuje się, że w tej książce właśnie jest to udowodnione, że nie jesteśmy w stanie zastąpić środowiska naturalnego, tak? Czyli cokolwiek byśmy nie robili, tak jakby w tych warunkach przez siebie syntetycznie stworzony, nie jesteśmy w stanie suplementować braku natury. Autor się tutaj odwołuje głównie do dzieci, ale myślę, że dla osób dorosłych to jest naprawdę też dobra książka, szczególnie dla rodziców. Dla mnie to też było takie fajne. Dla mnie to też był taki fajny moment, kiedy uświadomiłam sobie, jak chcę, żeby wyglądało moje rodzicielstwo i co ja mogę dać moim dzieciom, jaki zestaw narzędzi mogę dać moim dzieciom, jak je uposażyć na przyszłość, tak żeby one nie musiały się być może stykać akurat z tymi zaburzeniami i deficytami, o których jest mowa w książce. Nie wiem tego oczywiście, jest to tylko próba, ale myślę, że ta książka naprawdę też jest fajna pod wieloma względami. Także gorąco polecam. I ostatnia książka, W zdrowym ciele, zdrowy mózg. To jest książka, którą napisał szwedzki psychiatra. I on głównie się zajmuje właśnie badaniem wpływu ruchu na nasze zdrowie neurologiczne, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, na zdrowie naszego mózgu. I tutaj są odwołania do tego, jak ruch wpływa na takie aspekty jak depresja, jak zdolność zapamiętywania, czy też zdolności poznawcze. Ta książka jest, też tutaj jest trochę badań, ale dużo lżej się ją czyta w odniesieniu do tej ostatniej, czyli do ostatniego dziecka lasu, bo tamta naprawdę jest taka mocno napakowana. Ta jest z takiej półki, jakby powiedziała, popularno-naukowej, ale jeszcze takiej łatwo przyswajalnej. Także to jest 5 książek, które tak naprawdę wszystkie przeczytałam w tym roku i na wszystkie jakoś natknęłam się w podobnym czasie. Myślę, że akurat tego potrzebowałam, bo wokół tego gdzieś tam krążyłam. Tobie też gorąco polecam te lektury, te tytuły. A jeżeli masz jakieś lektury, które sądzisz, że są wartościowe pod tym kątem, to koniecznie daj mi znać w
komentarzu pod filmikiem. Nie zapomnij też zasubskrybować mojego kanału. Daj znać znajomym, jeżeli ten filmik i te książki w jakiś sposób są dla Ciebie inspirujące. Mam nadzieję, że widzimy się już niebawem w kolejnym filmiku na macie przy herbacie albo na macie ćwicząc. Tak, i zapisz się koniecznie do newslettera, bo wtedy na pewno nic nie przegapisz. Do zobaczenia. Cześć.